Witajcie czołgiści z tej strony Wilfej21. Dzisiaj przyjrzymy się nowej mapie, czyli Mirage. Jak wiecie, mapa została dodana w aktualizacji 2.7. Także na początku zaprezentuję Wam zrzut ekranu z tej mapy. Potem zaprezentuję Wam moją mega szybką bitwę na tej mapie. A na końcu przyjrzymy się mapie taktycznej. Także zaczynamy. Tutaj jak widzicie, już przesuwam Wam screeny. Mapa jest naprawdę bardzo fajna, bardzo mi się fajnie na niej gra. Również wizualnie wygląda rewelacyjnie. Jest wielka, co najważniejsze. No, wolne czołgi będą miały tutaj ciężko, ale myślę, że i tak mimo wszystko jakoś się odnajdą. No, widać, że jest ogromna, tak? Tutaj po środku widzimy bazę. Jest na odkrytym terenie, także ze wszystkich stron raczej będziemy mieli blisko do niej. Twórcy tutaj założyli, że po prawej stronie, jak widzicie mapy, tam gdzie jest zieleń, będą walczyły czołgi ciężkie, a po lewej stronie, gdzie mamy typową pustynię, będą walczyły czołgi lekkie, czołgi średnie. Według mnie tak też się stało, czołgi tak jeżdżą, bo naprawdę te czołgi w tych swoich poszczególnych pozycjach mogą wykorzystać swoje atuty. No, widać, że mapa jest ogromna, naprawdę. Nie wiem, dlaczego oni takie wielkie mapy wprowadzają, może pod artylerię? Może kiedyś właśnie dodadzą artylerię i dlatego tak wszystkie mapy powiększają? No, to by było ciekawe. Graficznie, tak jak wspominałem, mapa wygląda rewelacyjnie. No i co? To by było chyba na tyle screenów, także przejdźmy teraz do bitewki. Jak widzicie, do testów wziąłem Cromwella, jestem na koncie prasowym, rzuciło mnie na topie, także fajnie. Tutaj wam w tej bitwie wiele tej mapy nie pokażę naprawdę. Głównie wam pokazuję tą powtóreczkę ze względu na ciekawostkę, jaka na tej mapie jest. Także zobaczycie aż do momentu, kiedy zniszczą mój czołg. Bo dalej zapomniałem na przykład przestawić kamerę na innego gracza i oglądać po prostu. Cały czas miałem kamerę bez ruchu, po prostu odszedłem od tableta. Ta-da! Jak widzicie, mamy łódź podwodną. Bardzo fajnie, że Wargaming takie coś tutaj dodał. Dodaje to nam w smaczku. Tu myślałem w ogóle, że utonę. Pozostała się sekunda, ale jednak udało mi się jakoś wyjechać. Moja bitwa była bardzo szybka. Już chyba wiecie dlaczego. Pojawiło się moim oczom nagle 5 czołgów. Szósty zaczął tam już gdzieś objeżdżać, także wiedziałem, że sobie tutaj nie powalczę, tak. Także za chwilę widzimy się z mapą taktyczną. I mamy naszą mapę taktyczną. Pobrałem ją ze strony Wargamingu. Tak, mapkę prezentuje się z rzutu ptaka. Pozwoliłem sobie ją delikatnie udoskonalić. Czyli jak widzicie, pogrubiłem krawędzie mapy bardziej wyrazistym czerwonym kolorem. Dodałem punkty spawnów, czyli tam, gdzie czołgi zaczynają bitwę. No i po środku macie B, czyli baza. Na spawnach, jedynkach domyślnie rozpoczynają bitwę czołgi lekkie, czołgi średnie, ewentualnie niszczyciele czołgów, a na dwójkach są rzucane czołgi ciężkie oraz niszczyciele czołgów. Tutaj nie wiem, czy zauważyliście, w lewym dolnym narożniku pojawiła się żółta plama, oznacza, że tam jest właśnie pod wodą ten okręt podwodny, ale to tylko taka ciekawostka. Kolejne. Tutaj oznaczyłem sobie screeny natarć, czyli w którą stronę zazwyczaj czołgi będą jeździć. Tak, Wargaming domyślnie chciał, żebyśmy jeździli i myślę, że to się spełniło. Już nie ma tak, że all together i wszyscy kupa jedziemy, tylko po prostu czołgi średnie, czołgi lekkie jadą na południe, a niszczyciele czołgów, czołgi ciężkie jadą na północ.
Tak chcieli, chyba tak też się stało. Mapa według mnie jest bardzo dobrze zbalansowana. A tutaj taka kolejna ciekawostka. Jak widzicie, pojawiło się koło takie delikatnie przezroczyste, fioletowe. Oznacza to, że tu jest według mnie bardzo dobra miejscówka. A dlaczego? Widzicie. Białym przezroczystym trójkątem to ma symulować zasięg widzenia, co nam daje ta górka. Oczywiście, jak można się domyślić, z tej górki mamy idealny przestrzał na bazę. Także jeżeli zajmiemy tą górkę, to nie musimy się w ogóle martwić o bazę. Dodatkowo, jak widzicie, pojawiły się dwie zielone kreski, oznaczają krzaczki. Czyli jak dobrze staniemy w tym krzaczku, odpalimy lornetę, to my wyświecimy tego kolesia, co stoi na bazie, a przeciwnik nas nie wyświeci, bo to my stoimy za tymi krzaczkami, tak? Czyli według mnie to jest bardzo, ale to bardzo ważna pozycja. I sobie może przybliżę, żebyście lepiej widzieli. Także ktoś zaczyna wam przejmować bazę, wjeżdżacie tutaj na tą górkę, co oznaczamy właśnie tym fioletowym kolorkiem. Podjeżdżacie do krzaczka, odpalacie lornetkę. Czasami nawet w ogóle nie będziecie musieli odpalać lornetki. Wyświecicie kolesia z bazy, delikatnie się cofniecie na powiedzmy 5 metrów od krzaczka, oddacie strzał. Wy go traficie, a przeciwnik nawet was nie wyświeci w ten sposób. Naprawdę to jest według mnie bardzo fajna miejscówka. No i co? Tutaj więcej już screenów nie mam, także może tu jeszcze przybliżę. Koło tego jeziorka będą walczyły zazwyczaj czołgi ciężkie, TDK-i. Jest tu bardzo dużo fajnych możliwości. Możemy się chować za skałkami, za domkami. No a czołgi lekkie, czołgi średnie, tak widzicie, mają ogromne pole do popisu. Mogą walczyć nawet za tymi torami, tam gdzie jechałem Cromwellem. Mogą walczyć w okolicach bazy. Mogą tutaj koło tej górki od strony południowej szybko przekraść się na tyły czołgów ciężkich. No według mnie mapa jest naprawdę rewelacyjna. I to by było chyba na tyle. Także dziękuję wam za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć.